Właśnie zabieramy się za organizowanie imprezy świeżego. Jest nas dwójka, ponieważ reszta stwierdziła, że robimy to tylko we dwójkę. Patryk jest chory, co u nas miał problemy żołądkowe. Hania pojechała do okulisty. Fausti w ogóle nie będzie na imprezie, bo jest w Warszawie na urodzinach swojego chłopaka, więc my się tym wszystkim zajmiemy. No i pierwsze co? Sprzątamy kupy, ok? Musimy. Musimy. Dobra. Ale w ogóle impreza będzie taka w stylu peace and love. I tak. Dzieci, kwiaty. Mega się jadamy i lecimy z tym, bo mamy mało czasu. Tak, no. Tak, chodźmy, lećmy z tym. Lećmy, patrzcie jak lecimy. Chciałem tylko pokazać w takim razie, że Gengar... Możesz nie pokazywać tego, proszę, bo wyjdzie, że Gengar jest niewychowany. Nasrał do basenu. No nie przejdziesz, bardzo mi przykro. Namiot. No ja już widzę babka reakcję, jak on tutaj przyjdzie. Wow! O nie! Oblepio! Działa. O! Leć! Nie! Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Dlatego mówię, że bardzo powoli. Piszcie mi w uchu teraz. Ale fajne to jest. Nie dość, że kwiat to się jeszcze śmieje. Tak jak Bartek. Ja już słyszę, jak kwiatek robi. Sercia, odbiło mi się. Nienormalny jesteś! Jezus, rozwalisz ten lampion! Jadę odebrać tort dla Bartka, przywieźć więcej dywanów i przywieźć jeszcze ścianki do robienia zdjęć, czyli wszystko, co będzie potrzebne. Może mnie nie być trochę, bo mogą być korki. No, potrzebne rzeczy będzie załatwiać, nie to, co my. Tak, ja będę robił coś, co się faktycznie przyda tutaj, wiecie? Idź, świnia sobie już! Słuchajcie widzowie, jesteśmy tak mniej więcej myślę w połowie roboty. No i ogród jest oczywiście najbardziej tutaj widać już zmianę, bo te girlandy wszędzie porozwieszaliśmy. Zrobiliśmy tipi z moim bratem i z pomocą też chłopaków i Wiki. Jest strefa chillu, gdzie goście sobie będą mogli się wychillować, więc to jest taka jedna wielka strefa chillowej imprezy. Trochę w klimatach techno, trochę w klimatach hipisowskich, więc to po prostu będzie myślę spełnienie jego marzeń. O, grzyby tu rosną. I uśmiechnięte minki również rosną. O nie! Odleciał mi! Pa! Starzy nasi! Pięknie patrzeć, jak oni dorastają i dojrzewają. I mają teraz was dobrze już tacy młodzi dorośli, tacy. O! Patrzcie, jaki pompon dla was to jest, widzowie. Babcie. Kurde, ten wiatr wcale nie wróży dobrze! O nie, Tipi nam się rusza! Ej, trzeba je jakoś przytwierdzić do ziemi, bo ono odleci. Ale nim miota. Słuchajcie. Pierdzielnęło nam Tipi. Niestety, przyszedł podmuch wiatru i bogowie wiatru dzisiaj nie są łaskawi. Odyn się na nas zdenerwował. To jest happy birthday. Nie, to jest teraz bit dab. Kropi. No. Kropi. Kropi. Nie kropi. Mamy mega dużo dekoracji, które są papierowe i jak lunie, to już jest po dekoracjach, nie? Ja się rozpłaczę, jak zrobimy to w domu. Nie. Rozpłaczę, jak zacznie padać. Nie, ale słuchajcie, życie nam daje teraz przeszkodę. I my możemy się załamać i położyć na drodze, i stwierdzić, że nie idziemy dalej, albo znaleźć jakieś przejście. Znajdźmy je. Jest dobrze, ogarnęliśmy to. Ja jestem po prostu devastated, ale jest dobrze. Jest dobrze, ogarnęliśmy wszystko w domu. Także wygląda to naprawdę dobrze, więc będzie dobrze. Będzie dobrze. Tipi stoi na zewnątrz jako ładna dekoracja, skorzystamy sobie z niego jutro, a teraz robimy wszystko, żeby w środku jak najładniej wszystko wyglądało. Dobra, słuchajcie, pada. Jakby no temu nie zaprzeczymy, na pewno gdzieś się stęcza. O, tęcza, kurde, patrzcie! Wow! Ale fajna! I słońce wyszło na twoją twarz teraz, Hania! Wiecie, że tęcza jest symbolem nadziei? Yes! Popłaczę się. Pięknie, dzisiejszy dzień to jest przeżycie duchowe, tak jak ta impreza. A nawet się nie zaczęła jeszcze. Bartek przyjdzie, a my będziemy wszyscy popłakali. Tak, cześć! Jest pięknie! Nadzieja! Ojce, dzieci nad nami, bez lewa nasze nagi cała promieniami lata. We'll be right back.
Tak. Tutaj w ogóle jest bardzo dużo takich tęczowych motywów. Oczywiście. Takich hipisowskich, no, lata 70. Wajda impreza ma już tyle tematyk, że ja już sama nie wiem. Wszystkie. I festiwal, i hipisowsko, i lata 70. Czyli Woodstock, pierwszy Woodstock. Jest tak. No, pan... No, jo! Bardzo ładne, naprawdę to jest prześlicznie. Nie spodziewałem się, że aż tak ładnie wyjdzie. Mimo tyle przeciwnością losu udało się nam wszystko dopiąć. I mamy super! Tak, i nie pada, nie pada, nie pada. Ale prześlicznie wyglądasz. Miło, patrz jak pięknie wyglądasz. Pokój temu domowi. Kuba! Kuba! Ja tam grałem, ty dobrze wyglądasz! Ale elegancko! Michał, miło mi, Marek. Czy przed chwilą było, że Marek... Tak się składa, że tak. Cisza! Co tam się dzieje? Krzyki same. Ej, cicho, jak ty to nikogo nie ma. Cicho, cicho. Żebym przypadkiem nie usłyszał, że jest impreza. Jak ładnie! Jak jest kolorowo! Dziękuję bardzo. Ale jesteście piękni, kolorowi. Dziękuję bardzo. Ale stos, nie mogę. Wszystkiego najlepszego. Szukaliśmy właściciela tych butów od zawsze. Wiemy, że ty lubisz rzeczy takie, tak jak Kasia, ekologicznie, z drugiego. Ja kupiłam rok temu jemu klapki z Versace i się okazały na niego za małe i nikt nie miał rozmiaru 41. Ej, a faktycznie pytali, bo nawet nie pytali. Ja, dobra. Prezent oczywiście, to nie jest prezent, to jest mocny prezent. Jaki za 10 000! Patrzcie, jak wygląda, nie mogę tego. To dlatego te bakobrody. To jest dobra akcja, bo mi się dni po kiełbasiły. Wczoraj wbiłem, ja myślę, że to jest, że to miało być wczoraj. Dzwonię do Ali i mówię tak, bo nikogo nie ma, gdzie wy jesteście? A ona do mnie, bo my wracamy z Warszawy, no nie? To jest myślę, ale w topu. Mam nadzieję, że się podoba. Bardzo pięknie, bardzo dziękuję. Bo tutaj się dowiedziałem, że lubisz techno. Tak? Zrobiłem dla ciebie playlistę, yeah, na Spotify'u. Yeah. Świeże techno. Zawaliście, to dzisiaj będzie grane. A jak? Nie ogólnie, będę. Kochani, ja dla ciebie też mam prezent, jest to co prawda prezent B, a nie wypalił, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. Co to? No, spodobał ci się zegarek i tak uznałam, że cię... A ty może nie wiem! Tania, przecież to jest drogie! Jezu! Tutaj ode mnie masz taki fajny ząb rekina. Że jakby jest to ściągnę trochę. Dziękuję. Widzieliśmy, że zrobimy coś fajnego. Kolory pastelowe jak w logo Genzy. Dzięki, że jesteś. Bartek, patrz! Widziałem to! Automatyczny! Nie! Ja ci otworzyć? Jestem pacyfistą i nie strzelamy w tym domu! Nie, ja bym nie chciał dzisiaj przynajmniej. Dzisiaj, tylko dzisiaj! Ja bym nie chciał, żebyś robiła zakazy jakieś, bo... Nie ma zakazu, wolności miłych! Dobrze, dobrze. Ja bym chciała ci dać jeszcze ostatni prezent z podchodów. Co? Co? Na zabawę? Jaki piękny! Napisz dzięzie! Nań się poryczała, Amda! O, dawaj, łzy są ważne do filmu! Jest znowu ryczyny! Tutaj ma coś Miki specjalnego. To jest co prezent, to? Ale nie dostajesz go tak łatwo. Musisz przeczytać tą kopertę. Kolejne podchody? Przyjechali youtuberzy, no!
Szukaj wskazówki w miejscu, do którego widzisz od razu po przebudzeniu. Idę do kibla. O, jest! Do otwarcia teczki potrzebujesz specjalnego urządzenia. Znajdziesz je w najcieplejszym miejscu w domu. Nasze serca. W mojej dupie. Przepraszam, nie mogę się wstrzymać. Chciałem jeść pokój Bartka, ale Bartek... Bo ty jesteś ciepły. Fausti zawsze narzeka, że ma saunę w pokoju, bo się psuje klimatyzacja w niej w pokoju. No i to sauna! Więc idziemy do drugiej sauny! Jest! Ja o tej kompetencji wiedziałem już 3 miesiące. Co jest? Wywróciłeś się z Bartek. Czołeczka! 2, 1, to jest 1. Dobrze, Bartek? No tak mi się wydaje. Daj ściągnąć. Co masz w czwartym? O cholera. Ojej! Ale nie wiem, co to znaczy. To jest ostatnia, stary, nie rozwiązuj, tylko po prostu rób aż... Sześć! Sześć to jest średnia. A co to znaczy? A bo to jest... Dwie razy, dwa razy jeden. Tak, bo to odchodzi w dół. Tak? Jak wy. Ty chwila prawdy, proszę państwa. Koperty dostałeś! Nic nie wygrałeś, losuj dalej, aha! Co? O! Ekstremalna jazda Monster Truckiem! Ale zawaliste! Dziękuję bardzo za prezent! Dziękuję, kochana! Mój brat, niepełnosprawny, struga sobie w drewnie i normalnie wystrugał takie deseczki bieszczadzkie, pa, z logiem Gen Z. Co ty gadasz, serio? Tak, krój na drugiej stronie, bo to flamastrami pomazane. Sok domowej roboty. Zumijady. Świeży sok, świeży sok. Wow! Wczoraj późną nocą zaprojektowany został taki boomerski przysmak Gen Z. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, spełniam marzeń, rozwoju, karierę. Skąd ktoś wam powiedział? Nie. Wczoraj na imprezie mówiłem do Patryckiego, że ej, ale masz kozackie buty, też te takie, załatw mi takie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Nie! Wszystkich i was widzowie też kocham. Jak pięknie! To jest nasze tiki miłości. Jak pięknie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, kocham. Dziękuję. Pięknie tu jest. Czyste buty, wyceraczka, czyste buty, wyceraczka, czyste buty, czyste buty, yo! Nie masz czystych butów, to lepiej je ściąga i chodź boso, yo! Jak Syrowski będziesz latał po świecie i sobie latasz tutaj z kotą, jak chce się lecisz, wszystkich zabijasz, jeden, drugi, trzeci i czwarty, Benek wszedł, teraz wchodzę ja i jadro rozdaję tutaj teraz karty, yo! Gram na co dzień na instrumentach, ale teraz rapuję tu głosem, obok stoi zioma Standard Crew, dobrze jedziemy, jest dobrze tu, yo! Kuczaka, cześć! Cześć! I to coś zjesz, chodź Bartek! Fajny taki. Nie za słodki. Nie za słodki. Damy dla ciebie. Damy dla ciebie. Hej! Dobry! Dobry? Nie za słodki! Dobre, nie za słodki. Ale to jest miłość, kochani. Miłość czuć powietrze. Ale powie, prześliczne to jest. Jestem tak zazdrosny o to, powie. Nawet nie masz pojęcia. Nawet nie masz pojęcia. Ten pierścień jest tak ważny, że z tego palca przełożyłem na bardziej wartościowy palec, czyli palec wskazujący. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyszły tutaj na tą imprezkę. Ale też chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, którzy zorganizowali tą piękną imprezę. Piękne prezenty.
prezenty, piękne stroje, cały dzień mój dzisiejszy był tak piękny, więc dziękuję bardzo, buziaki wam wysyłam, kocham was serio. Zazdrosna. Operator plus. Tak. Że stary? Nie. Tak. 40 plus. Ania! Kolejne trofeum do kolekcji. Pocałujcie się. Ale ma taką przyjemną brodę. Przepraszam, czy w tym namiocie są prowadzone warsztaty tantryczne? Co robimy? Naprawdę, jeszcze chciał docenić pracę Talki. Naprawdę, to jest niesamowite, jak to wygląda. Uważam, że najlepszy wystrój ze wszystkich imprez tutaj. Wow. Już wiem, kto będzie organizował moje urodziny. O, Jezus Maria. Czekamy na pulę. Ostra akcja, gdzie czy dęta, bierze tutaj, ale jednak sucha pięta. Na parkiecie, nie mam już głosu. Nie wiem, już zaważyłem bigosu, chciałem go zamieszać chyba tylko głową. Jest tutaj hardkorowo mela. A jest taki vibe, że płakać mi się chce co chwilę, nie? Pożegnania bywają ciężkie. Party po! Daj mu ziarę. Nie bądź tego. I żyję jeszcze przez chwilę. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz.
gdy skończy się ten znak. Holiday, jej, jej, holiday, jej, jej. Zakładam klapki i idę na plażę. Chyba gubię zasięg. Nie umiem pisać, lecimy tu! Szybko mija czas, nie chcę przegapić tą pierwszą miłość, która minęła jak wiatr. Drugi karnawał! La 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 la. Widzowie, zgadnijcie, kto jest DJ-em! Jak ja nie wlazłem na parkiet, przejąłem głośnika, to nikogo tutaj nie było, a teraz jest każdy, lecimy tu! La 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 karnawał! A ty! Tak zabieram papa! Tak zabieram papa! Proszę Państwa, w tym momencie dostał headshota. Patrz to, patrz to. Ktoś dzwoni, obierz. Halo? Z widzami muszę porozmawiać? Halo? Widzami, widzowie? No? Halo, tak. Widzowie? Cześć widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawiamy łapeczki w górę. Jeżeli... Halo, czy chwila? Jeżeli widzowie, uważacie... Widzowie, halo, przepraszam, przerwa. Jeżeli dalej chcecie tutaj się bawić z resztą uczestników, zostawiam Wam, jak zwykle, na każdej imprezie musi być zakończenie mortalcia. Także... Widzowie, wszyscy teraz piszą 100 lat dla świeżego. Moment. Dziękuję. A my z Mortalciem skończymy odcinek. Cicho, tak głośny. Puf! Ła. Kto się nie boi? Skakuje do basenu razem ze mną! Ja się boję! Let's go! Ła! Widzowie, sprawdzamy, kto jest w namiocie. A w namiocie jest. Klasyczka, Bnek! Ja się odpoczywam. Co robisz? Odpoczywam. Przeliteruj. Odpoczywam. Ale przeliteruj. Relaksuję się. Ale nie, przeliteruj słowo odpoczywam. Od do P do O do C do Z do odpoczywam. Ej, ty mi się... Kurde, pożar! Pożar! Chłop w jacuzzi jest, nabrałem się. Gdzie jest Marcel? Podłożę mu nogę. Subskrybujcie kanał! Mortal Ciojty, widzowie. Napiszcie świeżemu wszystkiego najlepszego, bo jest przekrólem. A ja dasz mu terafel? Dam. Dobrze. Od ciebie, a my idziemy po gęgarka i wracamy do domu. Możesz mi nie przerywać. Jak?